W tym roku, jak co roku, uczestniczymy w Niebieskim Biegu, świecimy na niebiesko, zajmujemy się pomocą, terapią w naszym przedszkolu dzieciom z autyzmem, dzieciom z niepełnosprawnościami. Ja jestem terapeutą integracji sensorycznej. Jest to jedna z metod, która pomaga funkcjonować dzieciom z autyzmem. Jak szereg innych, które można na ten temat jutro u nas przyjść, zobaczyć, posłuchać, jakie metody przedszkole u cioci Gosi stosuje, jak pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi, dziećmi z autyzmem. To my się tak. Życie z dzieckiem z autyzmem, tak? Bo o to pytamy. To nie jest łatwy kawałek chleba. Na pewno inne spojrzenie na wszystkie rzeczy, które wydają nam się normalne. Nam normalne, począwszy od zrobienia najprostszej rzeczy, nie wiem, ubrania spodni poprzez nie wiem, nawet wyjście do, tak no, zwyczajne wyjście do miasta. Dla nas tak przeciętnie to nie jest problem, bo się ubieramy i wychodzimy. Te dzieci są nietrudne, one są bardziej skomplikowane w obsłudze codziennej, ale ja cały czas jako mama, podkreślam jako mama, powtarzam, że autyzm to nie jest koniec świata, a to jest tylko troszeczkę inne spojrzenie na świat i my jako rodzice te akcje, które organizujemy, nie organizujemy po to, że nie potrzebujemy współczucia, nie wiem, poklasku, nie wiem, chcemy sobie wywindować autyzm, to nie o to chodzi. Chodzi o świadomość, bo my potrafimy ze swoimi dziećmi żyć. Pytanie, czy państwo potraficie żyć z naszymi dziećmi? Zaczynają się takie sytuacje, że ludzie robią takie oczy na ulicy? Takie oczy to mało powiedziane, ja bym mogła panu o tym bardzo dużo opowiedzieć, a na pewno odmienność generuje bardzo dziwne sytuacje. Nie oskarżamy tych ludzi, z którymi nam przyszło żyć codziennie, bo to nie o to chodzi. Wiemy, że to wynika z nieświadomości i z tą nieświadomością chcemy walczyć poprzez właśnie takie akcje. Ja jestem rodzicem, takim samym, nie wiem, jak pan, pani, czy ktokolwiek, kto tu jest i chciałabym po prostu dla swojego dziecka jak najlepiej. Stąd nasze pomysły na mówienie o tym, jaki jest autyzm, na tym, co wolno, a czego nie wolno, to tak jak z każdym typowo rozwojowym dzieckiem. Nasze dzieci po prostu potrzebują akceptacji i zrozumienia. Ile masz? No, my mamy ściemniamy. Za tego pana, żeby na zdjęciu biegu być, a nie... Idziemy, idziemy. Oni tam masz. Po prostu. Nie,